Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Spotykamy się ponownie w ramach podcastu Prawo do Głosu. Ten podcast dzisiejszy nagrywamy w lutym, czyli na początku 2021 roku. Rok 2020 się skończył i myślę, że już na zawsze, albo przynajmniej w najbliższej przyszłości, ten rok 2020 będzie naznaczony jako rok pandemii, jako rok koronawirusa. Moją gościnią jest pani Agnieszka Dek-Tyburska. Witam serdecznie, pani Agnieszko. Dzień dobry, pani Kamilo, dzień dobry państwu. Pani Agnieszko, czy mogłaby nam się pani przedstawić? Kim pani jest, jaką pani funkcję pełni? Jak to się stało, że znalazła się pani w tym miejscu, w którym pani jest? Tak, to jest interesujące pytanie. Ja jestem dyrektorem działu prawnego grupy Polpharma i prokurentem. Zajmuję się całym obszarem prawnym, compliance, działem licencyjnym, jak również własności intelektualnej. Raportuje do mnie około 45 osób w różnych jurysdykcjach. To są zarówno podmioty w naszej grupie, jak i partnerzy strategiczni. Mamy bardzo szeroki obszar działalności. Ja mam bardzo szeroki obszar działalności w związku z tym od Hiszpanii po Kazachstan czy Uzbekistan. To bardzo ciekawe. Dobrze, że teraz nie musi pani podróżować do tych wszystkich jurysdykcji, bo myślę, że mogłoby to być skomplikowane. Tak, to prawda. Pani Agnieszko, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tym, przed jakimi wyzwaniami stanęły wewnętrzne działy prawne, zespoły, ale też chodzi mi o wyzwania, przed którymi stanęła pani jako szefowa takiego bardzo dużego zespołu, czy jak, jeżeli pani wie, inni szefowie, bo mam wrażenie, że jakby w opinii publicznej, mówię tutaj zdecydowanie o branży prawniczej, sporo się mówiło na temat tego, jak kancelarie przechodziły z trybu takiego stacjonarnego na tryb zdalny, ale wydaje mi się, że jednak z zupełnie innymi wyzwaniami stykały się właśnie na przykład firmy produkcyjne, bo to nie było tak łatwo, żeby a teraz nagle wszyscy idą do domu i pracują ze swojego pokoju i mają home office. Przed jakimi wyzwaniami stanęła pani jako szefowa zespołu, pani zespół i ogólnie pani organizacja, pani firma w obliczu pandemii? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę opowiedzieć trochę o naszej grupie. Proszę Państwa, tak jak już zaczęłam trochę o tym mówić, nasz obszar działalności jako grupa Polpharma jest bardzo szeroki. Mamy około 5 zakładów produkcyjnych w Polsce, 1 zakład produkcyjny w Rosji i również 1 zakład produkcyjny w Kazachstanie. W sumie razem zatrudniamy tak ponad 7,5 tysiąca pracowników, a w Polsce ponad 4,5 tysiąca ludzi. I duża grupa naszych pracowników to są pracownicy właśnie produkcyjni. Potem druga duża grupa to są przedstawiciele medyczni, którzy odwiedzają farmaceutów, lekarzy, zbierają informacje o działaniach niepożądanych, a w następnej kolejności pracownicy biurowi. I w sumie specjalnie powiedziałam w takiej kolejności, ponieważ przed każdą z tych grup stanęły inne wyzwania i również dla nas, dla prawników, były to zupełnie inne wyzwania, jeżeli chodzi o zastanowienie się, jak te grupy osób mają funkcjonować w nowej rzeczywistości. Do tego wszystkiego dwa nasze zakłady są zarejestrowane w tak zwanej infrastrukturze krytycznej. Oznacza to, że bez względu na okoliczności musimy produkować i musimy dostarczać nasze produkty. I nowa sytuacja spowodowała, że znaleźliśmy się przed takimi wyzwaniami jak: czy mamy mieć podejście globalne czy lokalne? Tak jak powiedziałam, mamy te zakłady w różnych miejscach. Wcześniej przyjmowaliśmy jakieś tam podejścia globalne co do procedur, co do polityk. Natomiast w tej sytuacji tak zmieniały się przepisy, tak zmieniały się okoliczności. W niektórych miejscach pandemia już się zaczęła, w niektórych jeszcze nie, albo w niektórych miała zupełnie inny wymiar. No więc zdecydowaliśmy się na podejście lokalne i tak naprawdę zaufanie lokalnym osobom, lokalnym prawnikom, lokalnym działom prawnym. Drugie wyzwanie, które się pojawiło, jak zapewnić bezpieczeństwo ludzi.
Proszę Państwa, my tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że część naszych pracowników produkcyjnych wstaje o 4 rano, żeby godzinę dojechać do pracy, następnie się przebrać i przystąpić do produkcji. Być może sobie Państwo przypominacie, jaka była sytuacja, że w pewnym momencie zarówno nie wiadomo było, czy można się przemieszczać, czy nie, w jakiej ilości, czy można wspólnie podróżować. Tu stawały te przed nami takie problemy, czy zapewnić im transport, czy mogą tak jak dotychczas 4 osoby podróżować razem. Także no to bezpieczeństwo ludzi pojawiło się jako bardzo ważne wyzwanie. Kolejne, jak połączyć te wszystkie wyzwania z zapewnieniem ciągłości dostaw? My jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do zapewnienia ciągłości dostaw, to i prawo farmaceutyczne, i ustawa refundacyjna. Poza tym, no ludzie czekali na leki, prawda? My produkujemy takie leki, które ratują życie, albo na przykład roztwory teraz do rozcieńczania szczepionki Pfizera. No gdybyśmy nie kontynuowali produkcji. Wyobrażacie sobie Państwo, jakie to byłyby konsekwencje dla naszych pacjentów, no i oczywiście dla nas również konsekwencje finansowe. Tu również pojawił się problem taki, jak dostarczyć substancje czynne do produkcji z Chin czy Indii. Pamiętacie Państwo ograniczenia w transporcie. Przypominamy sobie ten wielki transport, prawda, produktów czy maseczek z Chin do Polski zorganizowany transportem rządowym. No musieliśmy też uruchomić różnego rodzaju kontakty z rządami, żeby zapewnić również produkty do naszej produkcji. Również kolejne wyzwanie to znowu jak zabezpieczyć przedstawicieli medycznych przed kontaktami, przy kontaktach z lekarzami. Bo z jednej strony w pewnym momencie pojawiły się takie ograniczenia co do w ogóle kontaktu z lekarzami czy farmaceutami. Z drugiej strony my zbieramy informacje o działaniach niepożądanych, więc w jakiś sposób ten kontakt musi być utrzymany. Poza tym w pewnym momencie ani lekarze, ani farmaceuci nie mieli maseczek, nie mieli rękawiczek, zwracali się do nas, pomóżcie. Kolejny taki obszar to była adekwatność podejmowanych działań, bo w tym wszystkim przecież mamy i dane osobowe, i ochronę, prawda, takich no, prywatności pracowników, a z wdrożeniem pewnych zasad, no właśnie to pytanie dotyczące adekwatności pojawiło się jako bardzo istotne. I kolejny taki obszar, też dla nas bardzo istotny, to jak nie zwariować w tym wszystkim, bo przecież no, wszyscy żeśmy się bali, ale musieliśmy przychodzić do pracy albo pracować zdalnie i rozwiązywać te wszystkie problemy. No jak wykonać w tym wszystkim, jak wykonywać w tym wszystkim swoje obowiązki, jak motywować ludzi do wykonywania swoich obowiązków? Ja muszę być tutaj bardzo szczera, że nie zdawałam sobie sprawy, że tych wyzwań mieli Państwo aż tak dużo. Bo mam wrażenie, że przynajmniej w moim otoczeniu, osoby w moim otoczeniu to raczej są osoby, które pracują w biurze, tak? I my sobie mogliśmy narzekać pod tytułem, a dzieci mają zdalne lekcje, albo właśnie nie można iść, nie wiem, na basen czy na siłownię. Natomiast to, co pani w tej chwili mówi, no to jest rzeczywiście, myślę, że to były gigantyczne wyzwania i tak naprawdę takie wyzwania, z którymi chyba nikt wcześniej na tę skalę się nie spotkał. Tak, absolutnie, ma pani rację. A proszę mi powiedzieć, a jakie były państwa takie największe sukcesy czy osiągnięcia z tego ostatniego roku, którymi chciałaby się pani z nami podzielić? No na pewno muszę powiedzieć, że rola działu prawnego i moja osobiście bardzo wzrosła w organizacji. Ja osobiście też zostałam doceniona jako osoba bardzo profesjonalna. I takie nasze chyba największe osiągnięcia to wdrażaliśmy takie właśnie w obszarze bezpieczeństwa takie rozwiązania, które wcześniej na rynku nie funkcjonowały i muszę powiedzieć, że kancelarie wdrażały je dopiero mniej więcej miesiąc później. Więc jeden tryb wdrożenia, który żeśmy przyjęli już na samym początku, to mierzenie temperatury, maseczki i dystrybucja rękawiczek, a jak Państwo słyszeli, no to było dosyć duże wyzwanie, bo to dla kilku tysięcy osób. I też no podobnie jak pewnie widzicie to Państwo w mediach, niektóre osoby były krytycznie do tego nastawione, niektóre się pytały, a dlaczego to mamy zrobić?
ale się udało i taką procedurę wdrożyliśmy, a teraz ostatnio wdrożyliśmy procedurę przesiewowego testowania naszych pracowników produkcyjnych 2 razy w tygodniu. Proszę Państwa, taką procedurą przesiewową jest objętych 2380 pracowników. Jeżeli robimy te testy 2 razy w tygodniu, to daje nam cyfrę 4760 testów tygodniowo i w ramach tego testowania żeśmy sami wykryli tymi testami antygenowymi 130 osób. Więc muszę powiedzieć, że dla prawnika, który najpierw analizuje przepisy, potem przygotowuje procedurę, potem ją wdraża i potem widzi, jakie są rezultaty, no to dla nas jest to duże osiągnięcie. Trochę już Pani o tym powiedziała, że zmieniła się Pani pozycja, że tak powiem, w firmie, ale jaką jeszcze jakby zauważa Pani zmianę właśnie roli szefowej czy szefa działu prawnego? Pytam w szczególności o tę rolę, którą przyjęły szefowe czy szefowie działów prawnych od marca 2020 roku. Jak Pani to widzi? To znaczy, muszę powiedzieć, że w różnych organizacjach jest to różnie, ponieważ na samym początku powstawały sztaby kryzysowe. I w niektórych sztabach kryzysowych prawnicy wręcz zostali szefami tych sztabów kryzysowych, a w niektórych przypadkach zaczęli mieć taką rolę wiodącą. Ja muszę powiedzieć, że w naszym przypadku po raz pierwszy ja nie byłam szefową sztabu kryzysowego, byłam głównym członkiem tego sztabu kryzysowego. Tak naprawdę kierownikiem sztabu kryzysowego u nas został prezes z uwagi na wagę i cały obszar. Natomiast muszę powiedzieć z takiej obserwacji, że po raz pierwszy to biznes słuchał i to słuchał bardzo szczegółowo, dokładnie tego, co mówią prawnicy, tego, co ja mówię, i stosował się do tych rozwiązań. I to absolutnie zmieniło podejście do działu prawnego, do mnie jako szefowej tego działu prawnego. Przestałam być chyba postrzegana jako prawnik, który zawsze utrudnia i zawsze wymyśla jakieś przeszkody do zrealizowania projektu, ale jako taki rzeczywisty partner biznesowy. Mówi się, że w biznesie w ciągu tego ostatniego roku wszyscy musieliśmy przejść taki przyspieszony kurs szybkiego podejmowania decyzji, przeprowadzania zmian operacyjnych, czy w ogóle zmiany jakby kierunku biznesowego, a myślę, że nawet czasami modelu biznesowego. Dodatkowo wszystko to działo się pod ogromną presją czasu, w wielkim stresie, w czasach niepewności. Czego Pani się nauczyła w 2020 roku? No tak, rok 2020 to taki rok VUCA, prawda? Wszystko się zmienia, nic nie jest stałe, wszystko się wręcz progresywnie zmienia. I ja muszę powiedzieć, że z uwagi na to, że ja mam dosyć duże doświadczenie w zakresie transakcji M&A-ów, gdzie też wszystko się szybko zmienia i jest dosyć duże tempo, no to dla mnie to był taki okres wykorzystania całego doświadczenia, nawet całego doświadczenia życiowego, można powiedzieć, jakie nabyłam zarówno w kancelariach, jak i w pracy w innych podmiotach. Natomiast to, czego się nauczyłam, to po pierwsze, jak konieczna jest współpraca, bo bez, powiedzmy, samego kierunkowego wskazywania rozwiązań przez prawników, to wszystko, co wdrożyliśmy, by się nie udało. Po drugie, to, czego się nauczyłam, to tak zwanej rezyliencji, czyli wdrażania sposobów, programów, żeby być odpornym na to wszystko, co się dzieje i żeby codziennie zrzucać z siebie stres. No bo ten stres jakoś tam narasta i powiedzmy, jeżeli się go na bieżąco jakoś nie uwalnia, to ta odporność i na stres, i odporność zdrowotna spada. W moim przypadku to był na pewno sport i to zarówno zewnętrzny, jak i online. Towarzystwo rodziny i ukochanego psa. Myślę, że bardzo dobre i bardzo skuteczne sposoby radzenia sobie z tym stresem. A ja jeszcze trochę bym chciała kontynuować ten temat stresu i takich trochę mniej przyjemnych tematów. Jak sobie Państwo radzili z tym bałaganem legislacyjnym i właśnie niejasnymi przepisami podczas pandemii?
No to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście sytuacja była bardzo trudna, szczególnie na samym początku. I prawdę powiedziawszy, my przyjęliśmy takie rozwiązanie, że część członków mojego zespołu przez noc analizowało przepisy. Ja dostawałam i to w zakresie zarówno tych takich stricte covidowych, jak i również no, przepisy dotyczące i danych osobowych, i stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, i stanowiska GIS-u. Ja wstawałam nad ranem, analizowałam wszystko to, co przez noc do mnie spłynęło, po to, żeby o 9 rano, bo o 9 rano zaczynały się nasze sztaby kryzysowe, dać rekomendacje. I tak jak już wspomniałam wcześniej, no były sytuacje takie, że nie mieliśmy jeszcze stanowiska działów, powiedzmy kancelarii, nie mieliśmy, nie było webinariów, nie było szkoleń. Tak naprawdę wszystko musieliśmy wymyślać sami na tyle, na ile można było. Próbowaliśmy zasięgać opinii i głównego inspektora sanitarnego, i Państwowej Inspekcji Pracy, i również no, lokalnych organów, natomiast część naszej korespondencji pozostawała bez odpowiedzi, albo dostawaliśmy odpowiedź właśnie z uwagi na to, że jesteśmy infrastrukturą krytyczną. Podejmijcie Państwo najlepsze rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i kontynuacji produkcji. Więc no jeszcze raz wracam do tego, że duży poziom odpowiedzialności i to nie tylko mojej, ale wszystkich moich pracowników, którzy no starali się jak najlepiej sprawdzać wszystko, co wychodziło, no i żeby wspólnie dać najlepszą rekomendację. No właśnie, chciałabym troszeczkę wrócić do tej roli lidera i pytanie, czy czasami to nie jest tak, że właśnie, nie wiem, czy szefowa, szef działu prawnego podejmuje decyzję, czy tylko daje swoje rekomendacje. Znam przypadki, że właśnie to osoba szefująca wewnętrznemu działowi prawnemu zostaje tak szefem takiego zespołu funkcyjnego, to jak pani to nazwała, sztabu kryzysowego. Czy patrząc trochę w przyszłość, czy uważa pani, że to zmieni jakby ta cała sytuacja pandemiczna, czy zmieni rolę szefowych, szefów działów prawnych? I może inaczej, a może dodatkowo, jak w tym wszystkim wygląda właśnie rola lidera, w sensie szefowa, szef działu prawnego jako liderka, jako lider w organizacji? No ja myślę, że tu jest kilka takich obszarów, o których warto porozmawiać. Po pierwsze, w sytuacji kryzysowej no ta rola była trochę inna i ona również wynikała z tego, że zmieniały się przepisy i w związku z tym nikt inny tych przepisów no nie mógł analizować niż właśnie prawnicy. I jeżeli prawnicy i szefowie działów prawnych byli przekonani co do proponowanych rozwiązań, to tak naprawdę biznes ich nie kontestował, nikt nie mówił, że ale tamci mówią inaczej, a tu kancelaria powiedziała co innego, tylko no wspólnie razem był budowany taki poziom zaufania. Też tak jak powiedziałam, w niektórych biznesach to właśnie szef działu prawnego był również szefem działu kryzysowego. No w niektórych organizacjach, myślę, takich właśnie skomplikowanych produkcyjnie, z natury rzeczy nie mógł być, bo no czym innym jest wymyślenie rozwiązania, czym innym wdrożenie i to na takiej dużej ilości osób. Natomiast co się wydarzy dalej, no to trochę zależy też od tego, ponieważ no my zwykle u siebie też mamy cały obszar i compliance'u, i również system sprawdzania umów, prawda, wystawiania pełnomocnic, przygotowywania procedur, przygotowywania polityk i zarządzania ryzykiem. Więc myślę, że ta pozycja tych prawników na tyle się utrzyma, żeby być nadal takim partnerem biznesowym w organizacji. No, a żeby to było możliwe, to tak naprawdę trzeba albo wdrożyć, albo no, te organizacje, które już są zaawansowane w takim wdrożeniu, to zakończyć, czy jeszcze bardziej usprawnić proces takiej codziennej działalności działu prawnego,
żeby mieć więcej czasu na myślenie, na strategię, na wymyślanie nowych propozycji biznesowych, czy też na rozmowy z biznesem. No i ja mogę powiedzieć, jakby w naszym przypadku mamy cały zakres projektów, które w tej chwili wdrażamy w obszarze no, tak zwanej digitalizacji, po to, żeby takie produkty typu commodity stały się bardziej, powiedzmy, automatycznie procesowane, żeby zwiększyć efektywność, ponieważ no, w tym obszarze covidowym tak naprawdę było oczekiwanie w stosunku do nas, żeby robić szybciej i lepiej, więcej i krócej, a tak naprawdę... I pewnie wszystko zdalnie. I wszystko zdalnie, tak. Natomiast to, co chcielibyśmy osiągnąć, to żeby tak naprawdę robić w obszarze tym commodity, tak, mniej i krócej, czyli żeby więcej odpowiedzialności przeszło na biznes co do korzystania ze standardów, co do korzystania no właśnie z tych automatycznych form, żeby mieć właśnie więcej przestrzeni na to, żeby z biznesem prowadzić normalną biznesową rozmowę partnerską, na zasadzie partnerskiej, a nie na zasadzie back office'u. W ramach tego podcastu razem z moimi gościniami rozmawiałyśmy już i o etyce, i o compliance. Pani ma bardzo szeroki wachlarz kompetencji i też odpowiedzialności i do tego jeszcze doświadczenie w bardzo różnych organizacjach. Jak pani uważa, czy dział prawny, a dokładniej chodzi mi właśnie o to, o czym pani już wspomniała, czyli i polityki compliance, i jakieś wytyczne etyczne, które są w organizacji, czy one, może tak zapytam trochę przewrotnie, mają, mogą mieć, czy może powinny mieć wpływ na kulturę korporacyjną firmy? No ja muszę powiedzieć, że my jesteśmy dosyć zaawansowani jako organizacja w rozwijaniu zasad etycznych i ich wdrażaniu. Grupa Polpharma przyjęła kodeks etyczny już 1 stycznia 2015 roku, a od 2 lat nasze zasady etyczne są elementem oceny rocznej pracownika. Ja może przytoczę te zasady. U nas jest to szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i współpraca. I tak naprawdę w naszej organizacji można mieć świetne wyniki biznesowe, a jeżeli ktoś zostanie źle oceniony właśnie w zakresie tych wartości etycznych, no to może mieć poważne problemy w organizacji, wręcz może mieć problemy z awansem, może mieć problemy z premią. Także podchodzimy do tego bardzo poważnie. Poza tym muszę powiedzieć, że te zasady etyczne były niezwykle istotne w rozmowach u nas zarówno ze związkami zawodowymi, jak i z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, co do właśnie ustalania pewnych procedur dotyczących bezpieczeństwa pracowników. Jakby podkreślaliśmy tutaj zasadę i odpowiedzialności, i solidarności. Nie chcesz się testować dla siebie, zrób to dla innych, zrób to dla kolegi, koleżanki z pracy. Także, a przy czym wracam do tego testowania, bo jeżeli ono jest takie no, częste, bywa nieprzyjemne. Ja się też sama często testuję, czasami wręcz łzy lecą z oczu. Ale tak jak powiedziałam, my żyjemy tymi zasadami etycznymi, mamy różnego rodzaju programy szkoleniowe, które są organizowane przez mój dział z działem HR-ów. No i muszę powiedzieć, że bez tak naprawdę takiej egzekucji, bez wdrożenia tych zasad, no to one są, czy mogą być tylko papierowe, prawda? No tak, ale tutaj jakby myślę, że pani mówi o takiej stronie jakby formalnej, jakie organizacja wprowadziła zasady. A ja jestem bardzo ciekawa, bo mnie w ogóle ten temat właśnie kultury korporacyjnej bardzo interesuje. Czy widać po prostu to, że właśnie te zasady, te regulacje, te regulaminy, te polityki mają wpływ na przykład na, nie wiem, na postawy państwa pracowników, na to właśnie w jaki sposób oni się na przykład do siebie odnoszą, czy do klientów, czy do, nie wiem, dostawców, poddostawców.
Tak, jak najbardziej. To jest, bo jak mówię o tej stronie formalnej, z tego punktu widzenia, że no, organizacja traktuje to poważnie, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś nie stosuje tych zasad, no to ocenia go nie tylko przełożony, on sam się ocenia, ale oceniają go również koledzy i koleżanki. Ale widać, może jeszcze inaczej do tego podejdę. Zupełnie czym innym jest obserwowanie tych zachowań, jak jesteśmy wszyscy w biurze, prawda? Jeżeli ktoś zachowa się w stosunku do kogoś w jakiś nieodpowiedni sposób, no to możemy od razu powiedzieć, czy ktoś zareagował, czy nie zareagował i jak wyglądają procedury i zasady w stosunku do faktycznych zachowań i relacji między sobą, jak i również reakcji osób trzecich, które na przykład widzą takie zachowanie. W momencie, kiedy jesteśmy trochę tacy sami ze sobą, no bo zarówno osoby na home office są trochę same ze sobą, jak i również no, osoby, które są w tych obszarach, które muszą przychodzić do pracy i mierzą się ze swoimi jakby problemami, to właśnie dla mnie taką miarą, czy te zasady etyczne są, czy ich nie ma, w tym okresie pandemicznym, no to jest właśnie to, czy rezygnuję z własnego komfortu, ponieważ się czuję zdrowo i nie jestem w żadnej grupie zagrożonej i mogę się nie testować, czy się testuję dla powiedzmy solidarności czy współpracy z innymi osobami. Albo na przykład, jeżeli mogę kogoś podwieźć samochodem, kto ma bardzo daleko do pracy, to robię to w ramach właśnie tych zasad etycznych. Ewentualnie inne podejścia, prawda, że przychodzę, żeby, nie wiem, podpisywać jakieś umowy, chociaż mogłabym siedzieć w domu, bo wiem, że na przykład na to czekają lekarze. Także wydaje mi się, że w tym okresie takim pandemicznym też ten wymiar etyczny i jego wdrożenie no, przybiera trochę inne formy. Już nie jest tak, jak pani mówi, to mi się troszeczkę tak wydaje, jak na początku pandemii wszyscy prawnicy mówili o sile wyższej, tak? Że w umowach, nie wiem, czy najmu, czy jakichkolwiek innych, był temat siły wyższej i wygląda na to, że do tej pory w ogóle ten zapis nie był stosowany, tak? I nagle okazuje się, że właśnie coś, co ma taki trochę wymiar, nazwijmy to teoretyczny, czy właśnie na papierze, w cudzysłowie, to nagle ma taki rzeczywiście realny wymiar praktyczny, prawda? Jak najbardziej tak, chociaż paradoksalnie pojawiły się nowe klauzule force major, siły wyższej, covidowe. I bardzo, bardzo często w trakcie naszych negocjacji, szczególnie właśnie z partnerami z Chin czy z Indii, powstawały pytania, czy te zapisy, które są, czy one są wystarczające, a jeśli tak, to czy w ogóle zawieramy umowy, no bo mamy cały czas stan siły wyższej, więc teoretycznie albo ich nie powinniśmy zawierać, albo powinniśmy je wypowiadać, albo nie powinniśmy ich wykonywać. Więc tutaj powstało takie pytanie, czy definiujemy tą siłę wyższą inaczej i wręcz doszliśmy na przykład do takich rozwiązań, że skoro widzimy, pomimo tej sytuacji jaka jest, możliwość wykonywania umów, to mamy nadal force major, ale strony obie poświadczają, że na chwilę zawarcia niniejszej umowy nie widzą przeszkód z tytułu COVID-19 w realizacji takiej umowy. Więc to bardzo też ciekawie, jak właśnie ta siła wyższa ewoluowała w ubiegłym roku. Tak, po całej naszej rozmowie mam wrażenie, mam takie jakby dwie obserwacje. Po pierwsze, że ten rok, i myślę, że to nie jest nic nowego, ten rok 2020 był bardzo trudny i był chyba bardzo trudny dla wszystkich i nawet pamiętam, jak był czy Sylwester, czy Nowy Rok, to wiele osób sobie życzyło, żeby ten rok 2021 był lepszy i żeby ten 2020 się wreszcie skończył. To jest taka jakby negatywna, bym powiedziała, strona zeszłego roku, ale wydaje mi się, ja też to trochę widzę po sobie, że jednak i menadżerowie, i w ogóle osoby, które w tej chwili, nie wiem, pracują w biznesie, ale też mam wrażenie, całe organizacje bardzo dużo przez ten rok 2020 się nauczyły. I był to taki jakby przyspieszony kurs
przetrwania, tak bym to nazwała. Oczywiście nie możemy tutaj zapominać o różnych dramatach ludzkich, które miały miejsce, ale ja powiem szczerze, że ja patrzę raczej na tą sytuację, którą mamy no już od roku prawie, pozytywnie, wbrew pozorom, bo myślę, że ona zmieniła bardzo wiele rzeczy i w biznesie, i w ogóle na świecie. Nie wiem, co pani o tym sądzi, pani Agnieszko. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest wiele obszarów, które uległo zmianie i już się nie cofniemy. Mam nadzieję, że te obszary będą dalej rozwijane. Jeden obszar to jest taki, że w zasadzie w pewnych obszarach działalności nikt sobie nie wyobrażał, że będzie możliwa praca zdalna, prawda? Albo jak, nie wiem, jeden dzień home office'u to już wydawał się ogromnym przedsięwzięciem dla wszystkich. Natomiast teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało docelowo. Słyszymy, że co najmniej 2 dni w tygodniu no to jest ten wymiar, który no dla wszystkich jest jakoś tam optymalny, bo pozwala utrzymać jednak kontakt pracownika z organizacją, a równocześnie no pracownik może sobie inaczej ten czas w trakcie home office'u zagospodarować. Ja oczywiście nie mówię o firmach IT, które już dawno przeszły na home office, ale mówię o takim no średnim, powiedzmy, przedsiębiorcy. Druga kwestia jest taka, wydawało nam się, że nie musimy tak przyspieszać w tym obszarze digitalizacji i nie musimy tak dużo inwestować. Zobaczcie Państwo, seniorzy odbierają SMS-y, prawda, z informacjami i z e-receptą, i z umówieniem na wizytę lekarską, odbywają tą wizytę lekarską telefonicznie. Może nie wszyscy się potrafią zalogować do portalu e-pacjenta, ale no, zmierzamy w tym kierunku, żeby jednak odciążyć lekarzy w tym zakresie biurokratycznym. Coś, o czym się mówiło, a się nie wydarzało. Ja też mam taką nadzieję, że cały dostęp do danych, bo dla nas takim bardzo dużym wyzwaniem jest dostęp do danych, takie, które w Polsce są dosyć rozrzucone, te dane takie zdrowotne, część mają prywatne placówki, część ma ZUS, część ma NFZ i tak naprawdę, żebyśmy my mogli na przykład monitorować, czy pacjenci biorą leki, czy biorą je zgodnie z tym, co przepisał lekarz, nie ma takiego mechanizmu jeszcze zbudowanego na poziomie państwowym, żeby oczywiście te zanonimizowane dane móc jakoś pobierać, analizować właśnie w trosce o pacjenta. I na przykład świetnym przykładem jest Dania, która już dawno wprowadziła takie rozwiązania. Te dane są państwowe, osoba fizyczna jest właścicielem tych danych, które udostępnia dla określonych celów. I moim zdaniem to się dalej będzie działo. Tak samo jak kontakty z lekarzami online i dla pacjentów, i dla przedstawicieli firm farmaceutycznych. Coś, co było niewyobrażalne, proszę Państwa, to się wydarzyło. Dokładnie tak. Ja teraz sobie tak myślę, o czym Pani mówi i na przykład no my jako fundacja w zeszłym roku byliśmy organizatorem konkursu Prawo z technologią w tle i wygrała bardzo ciekawa praca. Praca, która dotyczyła aspektów prawnych sztucznej inteligencji wykorzystywanej w wyrobach medycznych. Czyli jakby ta praca też została przez nas nagrodzona, bo poruszała bardzo wiele tematów, bo poruszała i nie wiem, prawo medyczne, i prawo pacjenta, i przetwarzanie danych osobowych, tak? I te wszystkie regulacje, które tak naprawdę w tej chwili trochę są, a trochę ich nie ma odnośnie sztucznej inteligencji. I nagle pojawiły się, tak jak pani mówi, pojawiło się mnóstwo obszarów, które no, muszą być uregulowane prawnie w jakiś sposób, a jest to, myślę, no, duże wyzwanie. Tak, i mam nadzieję, że to wszystko przyspieszy, chociażby, nie wiem, przesłuchania, prawda, i postępowania sądowe online. Przecież one się ciągnęły wcześniej nie wiadomo ile, więc ja mam nadzieję, że to zostanie, chociażby po to, żeby nie musieć czekać, aż przyjadą świadkowie i w nieskończoność przekładać rozprawy. Tak samo postępowania patentowe. Również nie było możliwości, żeby były online, nagle zaczęły się wydarzać.
Europejskie Biuro Patentowe, EPO, zaczyna wdrażać postępowania online, również zarówno z ekspertami, jak i przedstawicielami obu stron. Ile to będzie oszczędzało pieniędzy, czasu, kosztów, tak? Więc no, ja jestem bardzo, że tak powiem, excited odnośnie tego, co się wydarzy i no i trzymam kciuki, żeby nie zaprzepaścić tych zmian, które zaczęły się w tym roku i które wynikły no, z jakiejś tam konieczności. Państwo mnie nie widzą, pani, nasze słuchaczki i nasi słuchacze, ale ja się uśmiecham, bo wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że dla mnie ten temat technologii szczególnie w branży prawniczej jest bardzo bliski. I ja powiem szczerze, specjalnie nie, jakby w planie naszej rozmowy nie umieszczałam tematów technologicznych, bo nie chciałam, żeby ktoś mi zarzucił, że ja tylko o tym rozmawiam. A tu proszę bardzo, jakby ten temat technologii i digitalizacji powstał sam. Ja się trochę uśmiecham, bo w poprzednim, nie, dwa podcasty temu naszą gościnią była Ania Atanasow i właśnie rozmawiałyśmy o szefowa działu prawnego w Huge Gains i rozmawiałyśmy właśnie o technologii w wewnętrznych działach prawnych i z kolei w rozmowie z nią jakby zeszłyśmy na temat relacji międzyludzkich i człowieka. Więc myślę, że tak mi się wydaje, że te nasze rozmowy w ramach podcastu są nieoczywiste, bo okazuje się, że temat to jedno, a rozmowa na, myślę, że bardzo ciekawe tematy to drugie. No taka jest, taki jest moment, prawda? Taki jest moment. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. I dziękuję naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom i zapraszamy do odsłuchania naszych poprzednich podcastów i tych, które będziemy nagrywali w przyszłości.